jakichś takich dłuższych staraniach i nie ukrywam, że i wsparciu pani minister Elżbiety Rafalskiej, bo tu trzeba dodać, że tych środków wiemy dobrze, że swoich mamy niewiele na inwestycje, dlatego staram się jeździć gdzie mogę i chodzić, no raczej nie dojdę tam, gdzie raczej muszę dalej iść, ale w każdym razie ciągle gdzieś jestem w rozjazdach, żeby szukać jakichś tam możliwości, żeby pozyskać pieniądze i pracę, żeby nam zrobiono coś, czego my nie możemy sfinansować. No i proszę Państwa, no myślę, że 12, może niecałe dwa tygodnie temu dostałam właśnie pismo od pani minister, które w załączeniu przysłała mi pismo pana ministra od infrastruktury i dróg, że w 2017 roku będzie robiony ta trasa pieszo-rowerowa między Burczyną a Jędrzechowicami. Bardzo się z tego cieszę, bo to przez lata, proszę Państwa, jak sama przejeżdżałam, jak widziałam nieraz dzieci idące i te samochody trujące z taką prędkością przez tą krajówkę, to ja sobie pomyślałam, że no, już niebezpiecznie być nie może, prawda? No, opowiadała mi też pani skarbnik, kiedyś się wybrała na przyjażdżkę rowerem, mówi pierwszy i ostatni raz. No, starała się wrócić drogą okrężną, bo tam jest tak niebezpiecznie. Jest niebezpiecznie. Także cieszę się, że dla mieszkańców naszych, też szczególnie Jędrzechowic i Kowalewa, którzy no, będą mogli się rowerem też fajnie przejechać do tej szyi tyłowej, a później oczywiście skończymy ten etap i pani Franciszku etap Górczyna Szlichtyngowo. Także to mamy w planie, depczemy i myślę, że wydepczemy. Także tutaj wielki też ukłon w stronę też no, tych wszystkich parlamentarzystów, którzy nas wspierają, pomagają i te instytucje czy ministerstwa, które no, widzą tą potrzebę nie tylko tych dużych aglomeracji, ale też i naszych tutaj takich małych gmin jak gmina Szlichtyngowa.